Jeszcze wątek a propos już samego finansowania stacji ładowania. Nie zawsze uważam, że takie łatwe dotacje są dobrym sposobem na zbudowanie sieci ładowania. Moje doświadczenie jest takie, że w Polsce nie zawsze patrzymy na jakość stacji ładowania, a na cenę. A to ma różnicę tak naprawdę. Można powiedzieć, że stacja ładowania jest sobie równa. No niestety nie. Największą chyba frustracją dla kierowcy samochodu elektrycznego jest to, że jak podjedzie pod stację ładowania, ta stacja po prostu nie działa. Szybcy, naładowani, elektromobilni. Witaj w EV Generation. Miejscu, gdzie przyszłość jest teraźniejszością. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku EV Generation, podcaście, którym prowadzimy Cię poprzez tematy od ekologii i technologii do stylu życia i trendów mobilności. Nazywam się Marina Witowtowa, jestem pasjonatką elektromobilności, zrównoważonego transportu i ekologii. A dzisiaj moim gościem jest Kasia Subutka, ekspertka w branży elektromobilności. Cześć Kasiu. Cześć Marina, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie i jestem przekonana, że po stronie widzów również. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o prognozach, przewidywaniu, jak to będzie wyglądać elektromobilność w Polsce. Ale tak chcę zacząć na rozgrzewkę. Czym w ogóle dla Ciebie jest elektromobilność? Elektromobilność to taka zmiana. To przede wszystkim zmiana naszych zwyczajów, naszej mentalności, sposobu komunikacji, transportu, mobilności, za którym się wiąże trochę więcej niż sam samochód elektryczny, ale także jest to element całego ekosystemu związany z transformacją energetyczną. Bo często w elektromobilności mówi się, że te samochody to w ogóle przy tym miksie energetycznym to nie mają sensu. Ale jak się śledzi cały rynek energetyczny, to widzimy wiele projektów, które dotyczą odnawialnych źródeł energii. I właśnie te samochody elektryczne są taką częścią tego właśnie całego systemu. Więc co bym powiedziała, co to jest elektromobilność dla mnie? Ogromną zmianą, ale taką rewolucją, która będzie nam ułatwiała życie, a nie przeszkadzała. No właśnie dlatego zadaję to pytanie, no bo często elektromobilność jest postrzegana no tylko pod kątem elektryków albo pod kątem elektryków i infrastruktury, a tak naprawdę to jest dużo szerszy temat. Zdecydowanie tak. Wiele gałęzi gospodarki, jeszcze prawda recykling baterii, jakby można o tym mówić naprawdę godzinami, co za tą elektromobilność i za tą zmianą tak naprawdę stoi. Ale tak przechodząc do tych przewidywań i prognozy. W 2020 roku w Polsce mieliśmy zarejestrowane 18 875 samochodów elektrycznych. Teraz już mamy ponad 60 tysięcy, czyli mamy wzrost 218%. Według prognozy, tu sobie podpatrzę, Euromonitor International do 2040 roku przewidują, że 8 z 10 samochodów osobowych to będą auto elektryczne. Co ty o tym myślisz? To ja mam trochę sceptyczne podejście do prognoz, bo z prognozami może być różnie, tak samo jak z prognozą pogody, ale bym się skupiła tak naprawdę na obecnych trendach. Jak już na chwilę obecną, raporty aktualnego stanu jakby gospodarki pokazują dwa trendy. Jeden trend to, że globalnie spada wydobycie ropy, znaczy, że tej ropy jest o wiele mniej potrzebne, a drugi, że wzrost samochodów elektrycznych już w sprzedaży wzrasta, że ten wzrost jest widoczny. Czyli to nam pokazuje, że to są dwa trendy, które są na korzyść elektromobilności. Czy to będzie 8 samochodów na 10 czy 7, trudno powiedzieć, ale na pewno jest to pewne, że ta zmiana nastąpi, już się dzieje i będzie się jeszcze bardziej przyspieszała i szła w tym kierunku, że będzie tych samochodów elektrycznych sprzedawanych coraz więcej. No właśnie tutaj mam dane a propos sprzedaży. W 2024 przewidują sprzedaż 13,3 miliony sztuk na całym świecie, czyli to będzie około 16,2% od globalnej sprzedaży samochodów osobowych. W poprzednim roku 2023 to było 12% i 9,6 milionów pojazdów elektrycznych, czyli pokazuje, że ta sprzedaż mocno rośnie. Jak myślisz, czy w Polsce też możemy oczekiwać dużej sprzedaży samochodów elektrycznych? Czy są czynniki, które pomagają, wspierają tą sprzedaż, czy są jakieś ograniczające aspekty? Jak ty to widzisz? To, tak jak powiedziałaś, 60 tysięcy samochodów elektrycznych, a łącznie jest około 23 miliony samochodów osobowych zarejestrowanych w CEPiK-u. Czyli tych samochodów tak naprawdę elektrycznych w stosunku do dużych samochodów, do całej ilości samochodów jest niewiele. Jest wiele regulacji, jest wiele działań, żeby zwiększyć tą ilość samochodów elektrycznych.
Natomiast ciągle jesteśmy na początku tej krzywej innowacji, gdzie na razie w dużej mierze albo pasjonaci, innowatorzy są zainteresowani samochodami elektrycznymi, albo ci, którzy muszą, czyli na przykład firma, która ich tutaj przymusiła do zmian. Ja mam też taką obserwację, że wiele firm, w szczególności te, które mają swoje siedziby za granicą, chce wprowadzić do polskich flot samochodowych samochody elektryczne. I jest bardzo duży opór. Wiele osób nie ma pojęcia, z czym się wiąże samochód elektryczny. Nawet jeżeli to ma być samochód benefitowy, czyli tak zwany, nimi się nie jeździ w trasę, tylko jest to samochody zazwyczaj pojeździć po mieście, jest to taki dodatkowy. Ludzie się boją. Po pierwsze boją się czegoś nowego. Mają bardzo ograniczoną wiedzę, jak się ładuje taki samochód, ile czasu zajmuje ładowanie tego samochodu. No ale z drugiej strony, z punktu widzenia takiego praktycznego, no rzeczywiście tej infrastruktury do ładowania, czy wolnej, czy szybkiej, jeszcze jest jakby niewystarczająca, żeby móc się poczuć komfortowo, podróżując takim samochodem. Mhm. Więc na pewno różnego typu dotacje są takim czynnikiem zachęcającym do zakupu tego samochodu. Benefity typu parkowanie bezpłatne, jazda buspasem. To warszawiacy chyba najbardziej lubią. To prawda. Jeździć buspasem samochodem elektrycznym. Ale ciągle jest jakby brak tej wiedzy, jakie są benefity, i jest bardzo dużo fake newsów a propos tych samochodów. Więc tutaj chyba bym powiedziała, że trzeba działać równolegle, kładąc duży nacisk właśnie na tą edukację, ale taką najprostszą. Takie ABC elektromobilności. Tak. A druga rzecz, rzeczywiście te programy wsparcia do budowy czy infrastruktury do ładowania, czy zakupu samochodu elektrycznego są potrzebne, ale także ja ogólnie jestem fanką wynajmu samochodów elektrycznych, ale nie takiego car sharingu, powiedzmy, na minuty, tylko na przykład tak jak Netflix, powiedzmy, że podpisujesz abonament, kupujesz abonament i korzystasz. Dokładnie. I muszę przyznać, że obserwuję ten rynek z takim dużym zaciekawieniem. Ciągle nie ma interesującej oferty na taki wynajem takiego samochodu. Mhm. Zaczynają się pojawiać rzeczywiście, tylko trzeba się trochę uwiązać, na przykład na 3 lata i tak dalej. Natomiast niektórzy potrzebują, na przykład ekspaci albo osoby bardziej niezależne, szybkiego wyjścia z takiej umowy, no i ciągle nie mogę trafić na taką umowę. No bo to też jest taka, bo dla mnie też elektromobilność jest też zmianą podejścia w ogóle do mobilności. I to, o czym ty mówisz, my w Polsce jeszcze cały czas jesteśmy przyzwyczajeni, że chcemy mieć te auto na własność, jakby i posiadać, a w krajach zachodnich, Norwegii, no to też właśnie już się zmienia, że idzie się w stronę bardziej zbiorowego transportu i bardziej właśnie wynajem samochodów, a nie posiadanie go na własność. Ja nauczyłam się wynajmować samochód, kiedy miałam bardzo problematyczny samochód spalinowy, który cały czas był w serwisie, kosztował po prostu majątek i czułam się po prostu niebezpiecznie. A przy wynajmie, to mi się nie podoba, zmieniam na inny. Po prostu to jest taka oferta dla ludzi ceniących sobie czas i bezpieczeństwo, więc ciągle teraz mówię, w Polsce czekam na takie atrakcyjne oferty dla takich osób jak ja. Czyli tak podsumowując tą część, jakby główne takie przeszkody, to co hamuje sprzedaż samochodów elektrycznych, to właśnie jest taki brak edukacji, z czym to się wiąże ta elektromobilność i taki zły PR, który cały czas jest obecny. Bo jest teraz możliwość posiadania tego samochodu elektrycznego. No mówię, są te oferty wynajmu, wiele firm wprowadza samochody elektryczne, a nie ma takiej chęci, wow, chcę jeździć tym samochodem, bo jest fajny, bo szafa nie przyspiesza, wygodnie mi się jeździ. Jakby tego ciągle brak. Natomiast jak już się z kimś porozmawia, ktoś się przesiadł na ten samochód elektryczny, to już kompletnie nie chce wymienić na inny. Więc rzeczywiście często mam wrażenie, że w tej dyskusji najwięcej mają do powiedzenia te osoby, które w ogóle nigdy nie jeździły samochodem elektrycznym. No też często jednak się słyszy, że tą barierą też dołączenie do elektromobilności, no to jest cena, tak, samochodu elektrycznego. Jak myślisz, czy możemy się spodziewać jakiejś, nie wiem, rewolucji w produkcji baterii, co obniży nam tą cenę elektryka? Bo też tu jeszcze się posłużę notatkami. Na przykład ceny litu do akumulatorów spadły ponad 60%, niklu, grafitu i kobaltu o 30%. Czy to też komunikuje nam o tym, że ta cena baterii spada? Czy to bardziej komunikuje, że są problemy w łańcuchu dostaw? Jak ty to widzisz? Ja bym wróciła do tego wątku wynajmu. A propos tych ofert wynajmu, ceny wynajmu na przykład Tesli
w opłacie miesięcznej zaczynają się od kwoty 2000 zł. Mhm. To nie jest dużo, gdy podobnej klasy samochody to jest około 3000 zł, więc jakby widać, że po pierwsze już teraz ten, kto chce i ma możliwość, to nie mówię, że leasingu, ale wynajmu samochodu nawet dla osoby indywidualnej, ceny te zaczynają się tam od między 2-3 tysiące, gdzie 3 tysiące to jest duże limity kilometrów, wszystkie bariery gdzieś tam, gdzie to, gdzie to można. Więc to nie są jakby, porównując jabłko do jabłka, te ceny są takie dość już atrakcyjne. To, czego brakuje na rynku samochodów, to raczej takich małych samochodów w atrakcyjnej cenie. Takich właśnie miejskich samochodzików do miast, gdzie ta bateria jest o wiele mniejsza i ten koszt tego samochodu powinien być o wiele mniejszy. Europejscy producenci skupili się na dużych SUV-ach, na dużych tutaj samochodach. To gdzie, prawda. I rzeczywiście to jest trochę taka bariera, że te samochody po pierwsze są drogie, bo po prostu też wprowadzając ten samochód na rynek, koncerny samochodowe stwierdziły, że to jest grupa odbiorców, których będzie stać na taki samochód, który jest droższy, większy i automatycznie po prostu będą mogli go sobie kupić. I ciągle brakuje tego samochodu, małych fajnych samochodów elektrycznych. Natomiast rzeczywiście tak, spodziewane są spadek kosztów baterii, a tym samym oczywiście kosztu z tego samochodu elektrycznego. Wspomniałaś tutaj o licie, ale są już innego typu baterie w laboratoriach, które po prostu mają być jeszcze tańsze i mają nie zawierać związków krytycznych, tak żeby po prostu były one bardziej takie i przyjazne do środowiska, i tańsze po prostu w produkcji. Czyli jednak będzie ta rewolucja technologii bateryjnej? Myślę, że wiele rzeczy ciągle nie wiemy, jako ten zwykły Kowalski, co dzieje się w tych laboratoriach różnych instytutów. I tak jak patrzy na cały cykl wprowadzania innowacji, a innowacją na pewno jest samochód elektryczny, no wszyscy, którzy zainwestowali w ten w budowę tego samochodu czy tej baterii, no chcą jak najwięcej zarobić na początku wprowadzania tego systemu. Tak samo jest z iPhone'ami, prawda? Co 2 lata mamy nowego iPhone'a, bo coś tam się ulepsza, ale tak samo jest z samochodami elektrycznymi, bateriami, no tak. Tam jeszcze się w laboratoriach dużo dzieje, co może nas zaskoczyć. A mogłabyś powiedzieć tak więcej na przykład dla osób, które właśnie nie są tak obeznane z branży elektromobilności, czym w zasadzie jest ta bateria? Co to jest ogniwo i dlaczego na przykład jeżeli popsuje się jedno ogniwo, to da się to łatwo naprawić i nie oznacza to, że psuje się cała bateria? Z bateriami jest dużo dyskusji i dużo tutaj mitów również tworzonych. Znaczy baterie to tak, w każdym sumie urządzeniu mamy baterie. Od laptopa, telefonu, no w smartwatchu, no wszędzie mamy baterie. I chyba największą taką, to co jest najważniejsze w bateriach, to jest ta chemia, która za tą baterią stoi. Chemia to wiadomo, że to musi być jakby reakcja elektrochemiczna, żeby właśnie pod wpływem prądu tą baterię naładować, a później żeby mógł po prostu się rozładować. W zależności od składu tego, i bateria składa się z takich malutkich powiedzmy ogniw, które razem tworzą tutaj tak zwane battery packi, czyli takie paczuszki, które razem po prostu tworzą całą baterię. Więc to też jest tak, po pierwsze przy produkcji każde ogniwo jest sprawdzane, czy działa, a później przy całym paku może się okazać, że jedno jakieś tam coś się popsuje, że coś jest uszkodzone, że to może być po prostu, że jakby system sobie poradzi trochę bez efektywnego danego ogniwa, więc jakby to są takie miliony paluszków, taką reklamę w ogóle kojarzę, gdzie właśnie były samochód z takimi paluszkami. To takie miliony paluszków, ale połączony w taką paczuszkę, która po prostu jest w tym samochodzie. Okej, no to dziękuję bardzo za wytłumaczenie, bo mi się wydaje, że bardzo dużo osób no, nie wiedzą, wszyscy mówimy bateria, ale tak naprawdę na czym to polega i jak to wygląda, no mało kto mógł zobaczyć tą baterię, nie wiem, samą w sobie, nie w samochodzie. No i kolejnym ograniczeniem do takiego szybszego rozwoju albo zwiększaniu sprzedaży, no to jest oczywiście infrastruktura. Na świecie liczba stacji ładowań AC i DC cały czas rośnie. W 2019 roku mieliśmy około 3 milionów, w 2023 już ponad 15 milionów. I oczywiście tutaj jest potrzebne duże wsparcie rządu, żeby powstawało coraz więcej tej infrastruktury.
jak to wygląda w Polsce? Cały czas oczywiście mówimy o tej problemie z przełączami i że jest potrzebne zmiany regulacji, żeby ten cały proces powstania infrastruktury nie trwał około 3 lat, jak to trwa obecnie. Czy ty widzisz tutaj możliwość postępu w najbliższym czasie? W elektromobilności już jakby siedzę 6 lat i rzeczywiście czy nastąpiła pewna zmiana w podejściu do elektromobilności, bo jak ja zaczynałam, to nikt w to nie wierzył, że to jest taka tymczasowa moda, że w ogóle to się nie będzie opłacało i zaraz coś będzie nowego. I wtedy było, zaczynając od lokalizacji, bo jakby trzeba spojrzeć na ten system całościowy, wcześniej jakby pozyskanie lokalizacji pod stację ładowania było stosunkowo proste, bo komuś, po pierwsze jedne firmy miały te lokalizacje, w szczególności firmy paliwowe, które miały stacje paliw, miały tą lokalizację i można było postawić do stacji ładowania, ale często nie ma się tej lokalizacji, potrzeba to miejsce wydzierżawić. Teraz zaczęły się duże oczekiwania finansowe wydzierżawiających, żeby wydzierżawić takie miejsce pod stację ładowania. A to tak nie jest, że jakby za to się jakby można zarabiać tyle pieniędzy po prostu na tej stacji ładowania, żeby te ceny wydzierżawiania tej stacji były takie tego miejsca pod stację były takie wysokie. No i rzeczywiście to są między, powiedzmy, koszty, jakby ja zawsze porównuję do kosztów wynajmu miejsca parkingowego, po prostu ja bym chciała mieć, wynająć sobie parking dla siebie prywatnie w danej lokalizacji, ile coś takiego kosztuje. To dla mnie jest taka referencja, bo inaczej jest w Warszawie, Krakowie, a inaczej jest jakby też w niedużym mieście. Czyli pierwsze, pozyskanie lokalizacji. Druga rzecz to jest rzeczywiście przyłącza. Ja ostatnio widziałam warunki przyłączeniowe, to tak średnio 16 miesięcy od daty podpisania umowy przyłączeniowej. Ten czas szybko biegnie, ale jeżeli chce się szybko jakby postawić stację ładowania, no to ten czas jest zdecydowanie za długi. W szczególności, że 80-70% czasu tego procesu to są tematy związane z biurokracją, czyli te wszystkie decyzje administracyjne. No po prostu to w jakiś tam sposób trwa. Więc przyłącza to rzeczywiście jest taki bardzo, chyba według mnie najbardziej newralgiczny punkt całego cyklu budowy infrastruktury. Ale tutaj chyba bez zmiany przepisów, no ciężko to przyspieszyć i ciężko zmienić to. Zdecydowanie. To już jest kwestia właśnie rządu i dostosowanie się do warunków rynkowych związanych z elektromobilnością. Dokładnie tak. To jest ułatwienie po prostu wydawania warunków przyłączeniowych i samego przyłącza. To jest rzeczywiście po stronie tutaj rządu i trochę chęci zmiany tych przepisów. No i też mi się wydaje, że często jest tak, że dostajesz rzeczywiście to przełącze, tylko ono jest, nie wiem, za jakąś odległość od tego punktu, na którym budujesz stację, co robi tą inwestycję już nieopłacalną. Też tak jest tak naprawdę, więc jakby to jest skomplikowane, natomiast też warto analizować, wybierając miejsce do ładowania, miejsce pod stację ładowania. Warto też zwrócić uwagę, gdzie są linie, gdzie jest okablowanie, gdzie są stacje transformatorowe, więc tutaj współpracując z dobrymi partnerami można w jakiś sposób zoptymalizować wybór tego miejsca, gdzie ta stacja ładowania może być, bo to nie zawsze jest tak, że gdzie byśmy chcieli tą stację ładowania, tam możemy ją sobie postawić. Jeszcze wątek a propos już samego finansowania stacji ładowania. Nie zawsze uważam, że takie łatwe dotacje są dobrym sposobem na zbudowanie sieci ładowania. Moje doświadczenie jest takie, że w Polsce nie zawsze patrzymy na jakość stacji ładowania, a na cenę. A to ma różnicę tak naprawdę. Można powiedzieć, że stacja ładowania jest sobie równa. No niestety nie. Największą chyba frustracją dla kierowcy samochodu elektrycznego jest to, że jak podjedzie pod stację ładowania, ta stacja po prostu nie działa. A to często jest właśnie spowodowane wyborem nieodpowiedniego dostawcy infrastruktury, czyli tej ładowarki. Więc obserwując różne przetargi, czy czasami wybory stacji ładowania, no lepiej pójść w tego Mercedesa niż tą Dacię, że tak powiem. Bo to jest po pierwsze, może być ta stacja droższa, ale na pewno bardziej niezawodna.
co też się przekłada na rentowność danego interesu, bo już jakby ktoś będzie wiedział, że ta stacja często nie działa, coś się zawiesza, to już tam nie będzie po prostu jeżdżał. Dokładnie. Mi się wydaje, że na atrakcyjne są też wpływa to, jak ta stacja wygląda, w sensie zawsze jest miło przyjechać na stację, która jest bezpieczna, które są kamery, gdzie jest jakieś na przykład zadaszenie, nie musimy się martwić o pogodę. Dokładnie tak. Na to, to jest też ciekawy mój przypadek z mojego doświadczenia zawodowego, gdy właśnie wraz z zespołem budowaliśmy sieć ładowania i też było ciekawie obserwować, kto na co zwraca uwagę, więc chłopaki zespołu patrzyli na tą sprawność tych ładowarek, jakie parametry i tak dalej. A dziewczyny właśnie patrzyły na to, żeby czuć się bezpiecznie, czy jak będą z dzieckiem, to czy, nie wiem, jest toaleta, czy jest jak, czy będą się czuć bezpiecznie, czy jest kosz na śmieci, czy jest oświetlenie. Więc to też jest bardzo ważne, wybór lokalizacji. Nie tylko, że jest ta lokalizacja, ale żeby po prostu czuć się w niej komfortowo. W szczególności przy ładowarkach dużej mocy też dla mnie jest ważny ten system okablowania, czyli poprowadzenia kabli, bo to są ciężkie. Ja jestem wysportowana. W szczególności zimę, tak, kiedy to jest dokładnie. Kabel może być oblodzony, ale tak. Ciężki i wiatr wieje jeszcze, to żeby właśnie ten kabel tak łatwo przyciągnąć, żeby móc się jakby komfortowo naładować. Bo mówię, bo to jest ciężkie, ciężkie urządzenie, gdzie też jakby... Ważne jest, żeby ten system odprowadzania kabli był dobrze zaprojektowany. A tak jeszcze wracając do tego wątku o inwestycje, czy ta kwestia przyłączy tych skomplikowanych przepisów, to zniechęca inwestorów do wchodzenia do elektromobilności i czy więcej mamy polskich na przykład inwestorów, czy to jest taka działka zajęta przez zagranicznych inwestorów, jak to wygląda? No obserwując aktualnie rynek, to w Polsce mało wierzymy w elektromobilność. Natomiast inwestorzy zagraniczni widzą, co się dzieje w innych krajach, typu Norwegia, Holandia, Niemcy. Ja ostatnio byłam w Londynie, to z taką mam refleksję, że co zrobić, żeby czuć się anonimowym w Londynie i jeździć Teslą po prostu, bo tam co chwila ktoś jeździł Teslą. Więc rzeczywiście to się to dzieje, tam już te, jakby tam jest większe doświadczenie. Biznes operatora sieci ładowania zaczyna być coraz bardziej rentowny. I teraz w Polsce jest ten moment zajmowania pozycji w tej działce, czyli ten, który teraz jakby zajmie najlepsze pozycje, zainwestuje, za parę lat wychodząc z tej inwestycji zgarnie jak najwięcej. I obserwując, co się dzieje, to rzeczywiście jest dużo zagranicznych inwestorów, którzy widzą rynek, ogromny polski rynek, jako bardzo atrakcyjny do inwestycji, bo później ci duże gracze, ci, którzy trochę prześpią ten moment, no będą chodzić na zakupy i będą szukali właśnie, kto ma najlepsze lokalizacje, kto ma już sprawdzoną sieć ładowania, no i będą pewnie duże przejęcia. Afer narzuca takie wymaganie a propos tych hubów ładowania co 60 km na tych głównych autostradach, tych CNC. Ale jak myślisz, czy również szybko będzie się rozwijać taki destination charging, właśnie te ładowarki w centrach handlowych, hotelach, restauracjach, przy sklepach? Ja jestem fanką w ogóle destination charging, ponieważ sama jeżdżąc samochodami elektrycznymi różnymi, różnych trasach, testując te samochody, ja często widzę, że przyjeżdżając, nie wiem, turystycznie do danego miejsca, ja chcę mieć na przykład jadę na rower z tym samochodem, wiem, że będę jechała 4 godziny, to po pierwsze chcę zostawić ten samochód, żeby w tym czasie mi się naładował i niekoniecznie chcę, żeby mi się najszybciej naładował, bo jak ja jadę na rowerze i ładuje mi się z mocą, nie wiem, 120 kW, ten samochód mi się naładuje po pół godzinie, a ja mam jeszcze 3,5 godziny, prawda, sobie zaplanowanej trasy rowerowej. Czyli co, mam wracać i odstawiać ten samochód, prawda? A będę z drugiej strony blokować to miejsce komuś innemu. Więc ja jestem fanką jakby doboru mocy ładowania do danego miejsca, w którym jest ta stacja ulokowana, ale patrząc z punktu widzenia potrzeb tego klienta. Ja wiem, bo ja też współpracuję z wieloma firmami, oni chcą jak najwięcej sprzedawać duże ilości jak najszybszej stacji ładowania, bo na tym mają marżę, prawda? Mają najwięcej zarabiają. Ale z punktu widzenia jakby odpowiedniego biznesu, według mnie jest najważniejszy miks w zależności od potrzeb i użytkownika samochodu elektrycznego w tej akurat lokalizacji. Dokładnie. Właśnie to też jeszcze takie, często jest narracja, że
samochód elektryczny jest związany z dużą inwestycją czasu, bo musisz ten samochód ładować, ale tak naprawdę, jeżeli tak jak mówisz, mądrze do tego podejdziemy i będziemy ładować po prostu w międzyczasie, nie musimy stać i patrzeć, czekać, aż to się naładuje, no po prostu w ogóle nie tracimy czasu, to ładowanie będzie zajmować, nie wiem, 15 sekund, który polega podjechać, włożyć wtyczkę i iść się zajmować swoimi rzeczami, robić jakieś tam swoje rzeczy, plany realizować, a ten samochód w międzyczasie nam się naładuje, nie musimy na to poświęcać czasu. Tak, rzeczywiście i to jest łatwo często jak się ma, nie wiem, w domu, garaż czy możliwość naładowania i w pracy, więc te zwyczaje są. Natomiast często w tych hotelach, jak gdzieś tam podróżuję, jeszcze jest wiele do zrobienia, bo albo ktoś nie wie, że jest ładowarka, albo jest zablokowana przez samochód spalinowy, więc często też trzeba się upominać, że chce się naładować. Też mi się zdarzyło raz, że pojechałam akurat na jakąś kwaterę, jakby chciałam się naładować, no ale było oczekiwanie, no, żebym zapłaciła za to ładowanie. No i nagle się zrobił problem, bo ja wiedziałam, ile kilowatogodzin zużyłam. Właściciel już myślał, że to jakieś miliony, prawda, tych kilowatów zużyłam, więc to też jest ważne, żeby wiedzieć, o co chodzi tak naprawdę i żeby jakby dwie strony były przygotowane. Ale też widzę, że coraz więcej tych właścicieli czy właśnie różnych hoteli, pensjonatów widzi potrzebę zainwestowania w stacje ładowania, bo już coraz więcej osób, szukając tam przez Booking czy jakąś inną platformę, miejsca zaznacza, żeby była już ta stacja ładowania w danym miejscu. Myślę, że jeszcze wielu wątków możemy poruszyć. Ja też tak już prawie na koniec. Jaki mogłabyś dać radę osoby, która w 2024 chce się przesiąść na elektryka? Po pierwsze spróbować. Wsiąść, spróbować, zobaczyć. Ostatnio tak się zastanawiam, jedziesz na wakacje, masz możliwość wynajmu samochodu, spróbuj elektryka. Zobacz, jak się nim jedzie, jak się po prostu funkcjonuje, żeby po prostu poczuć tą frajdę. A drugą rzecz, którą bym, z tym jest powiązane, to nie słuchać i nie czytać fake newsów i czarnego PR-u, który gdzieś tam się pojawia. Bo wiadomo, jest wiele tutaj interesariuszy, którym po prostu zależy na tym, żeby elektromobilność się nie rozwijała. Więc tutaj moim zdaniem chyba najlepszą szkołą spróbowania elektromobilności jest po prostu wsiąść ten samochód i przejechać trochę więcej niż może 5 kilometrów, ale tak na parę dni spróbować i zobaczyć, jak tam się ładuje. I to co też jest ważne, że ta osoba, która wydaje ten samochód, też powinna bardzo jasno wytłumaczyć, gdzie się ładuje, czym się różni złącze typ 2 od CCS-u, które jest wolne, szybkie, bo też się kiedyś spotkałam, że ktoś miał możliwość naładowania szybko, ale nie wiedział, że tam trzeba otworzyć tą klapkę, żeby móc się naładować szybko, tylko się podłączył na ten typ drugim i po prostu stał 5 godzin, bo tak myślał, że to ładuje. Więc jakby takie doświadczenia budują ten negatywny obraz tych samochodów elektrycznych, a jak już się człowiek nauczy, wie jak jeździć, to już jest później bułka z masłem. To takie pytanie na koniec. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w świecie elektromobilności, co by to było? No to chyba te prawo to przyłączy. No to tego nam wszystkim życzę, prawda? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo Kasiu za rozmowę. Dziękuję również za fantastyczną rozmowę. A naszych widzów i słuchaczy zapraszam do dołączenia do kolejnego odcinka już następny czwartek w naszym EV Generation. Zapisz się na newsletter, aby pierwszym dostać newsy ze świata elektromobilności. Szybcy, naładowani, elektromobilni. EV Generation. Miejsce, gdzie przyszłość jest teraźniejszością.